Hallo, hallo. O, niewidzialny jestem. Jak mogę się zrobić widzialnym? Jak można się zrobić widzialnym? Tak się można zrobić widzialnym. Cześć, czat! Cześć, czat! Witam w ten piękny... to piękne środowe popołudnie, ponieważ dzisiaj jest środa, jak nie wiecie. Co widać w naszej rozpisce. Rozpiska nigdy nie kłamie. Rozpiska zawsze mówi prawdę. Jeżeli rozpiska mówi, że dzisiaj jest środa, to znaczy, że dzisiaj jest środa. Cześć, Tartak. A propos grafików, którzy robili rozpiski i którzy po jednym dniu wolnym nie wiedzieli już, który jest dzień tygodnia. Tak, przedpowiedzieć, że z obrazkiem jest wszystko ok. Tak, bo dzisiaj jest środa.
Nie wiem, co mieliście załatwić we wtorek, ale jest za późno, ponieważ dzisiaj już jest następny dzień po wtorku, czyli środa. Cześć czat, co słychać? Co słychać? Czy doszliście do siebie po urodzinach? Bo ja dopiero do siebie dochodzę. Ja dopiero do siebie dochodzę. Kiedy miesiące temu planowaliśmy najróżniejsze urlopy i przenieśliśmy urlop z lipca na sierpień, osobiście zapomniałem, że mamy urodziny, więc byłem już w innym stanie. Musiałem przylecieć na urodziny, odlecieć. Wróciłem znowu, jestem znowu w Chicago, zaraz znowu wylatuję. Także tak wygląda mój urlop obecnie. Tartak miał gdzieś badania okresowe i musiał o pysku siedzieć. I co, masz okres? Znaleźli w badaniach? Ja aktualnie farmię 15 tysięcy złota w Unbreakable Strength w Hollow Knight. Matko bosko. Odcinek urodzinowy nadrobiony było molto bene. Było molto bene. Było to prawda, było molto bene. Dzisiaj pojawił się godzinę lub dwie temu zapis wideo z tych urodzin. Jak nie widzieliście, to serdecznie polecam, bo jest o niektórych rzeczach, o których mówimy na podcaście, są pokazane plansze, więc warto to sobie nadrobić, jeżeli tego nie widzieliście. A dlaczego tak długo trwało? Ponieważ YouTube absolutnie nienawidzi naszej urodzinowej Jenny, ale my się nie poddamy. Jenny musi lecieć, bo to jest jedyna legitna, zatwierdzona przez wszystkie kraje na świecie piosenka urodzinowa. Cześć pan Super Kogut. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Oprócz tego, że dzisiaj jest środa, gramy sobie w Korki Pera, czyli pewnie znowu jakiś Kubar wynalazł dziwaczne rzeczy do grania. W czwartek znowu się będziemy widzieć. Pogramy sobie w owieczkę, którą pewnie wy w większości przypadków już sprawdziliście, a może nie. Ja jeszcze nie miałem okazji zagrać, więc cieszę się na tę okazję. I w niedzielę o godzinie 16 wraca Tartak z trzema czaszkami Tolteków. Widziałem jego poprzedni stream. Tak samo jak na czym to było? Na Udrufie? Nie jest zachwycony tą grą. Na Udrufie było tupanie. Tutaj pan w butach kowbojskich, co to jest takie? Syczenie? Plaskanie? Mlaskanie butów? Pan jak się przemieszcza, to jest cały czas mlaskanie. Czy przeskakujecie ten... Jak przeskakujecie ten problem z YouTube'em? Otóż, droga Zuzo, witaj. Problem przeskakujemy w ten sposób, że ściągamy wideo i usuwamy ten kawałek po prostu z YouTube'a. To jest jedyny sposób, aby odblokować to wideo do oglądania. Gra jest ok, ale temperatura mnie dobija. Temperatura w grze cię dobija? Cześć Kiko. Pozdrawiam z Ciapongu, uważaj na działki. Smak wody jest normalny, nie, przepraszam, smak wody jest, ma pomarańcze i żadnych innych rzeczy bardzo lub mniej wyczuwalnych. Buty plaszczą. Cześć Smalling, dobra. To jest chyba wszystko, co mam wam do powiedzenia. Nie będę się na razie rozgadywał o tym, jak będzie wyglądała reszta sierpnia i września, bo przypominam, że oficjalnie nasz urlop kończy się 17 września, więc po prostu musicie być nastrojeni. Ktoś może być w domu, ktoś może postanowić streamować, kogoś może nie być w domu i może nie być nic. Nie odpuścimy, Jenny musi być, tak. Usuwamy z nagrania, znaczy no, Jenny musi być, jak nagrywamy odcinek. Są urodziny, puszcza się Jenny. Jenny musi być, nie będziemy wtedy mówić, o nie, nie puszczaj Jenny, bo YouTube tego nie lubi. Wolimy to puścić, żeby był fan na nagraniu na żywo, a potem to usunąć, bo YouTube jest głupi. Co śmieszne, z Jenny jest tak, że za każdym razem o prawa do tego kawałka upominają się inne instytucje. Raz to jest jakaś firma fonograficzna z Pakistanu, innym razem to jest jakaś amerykańska wytwórnia. Jest chaos, YouTube to jest absolutny chaos. Nie, niestety nie da się tego zostawić tak, żeby odblokować wideo. Niestety. Wrzućcie Jaya Starkowym na prime time, wtedy będziemy razem uprawiać patologię. No może lepiej nie. Dobrze, co powiecie na to, abyśmy sobie zaczęli coś grać? Co? Ja się zrobię... Widać mnie? Jestem większy, ekran niż ja. Widać mnie pięknie. Beautiful.
Kups, ty planujesz serię z Elden Ring, czy raczej za długa gra? Planuję? No, oba te pytania jest tak. Odpowiedź brzmi tak. Tak i tak. Ostatnio jak streamował, to prawie się płakałem na mental breakdown. Jay? Co on takiego tam robił? Cześć, Lord Pieczarka. Lord Pieczarka. Zawsze jak Lord Pieczarka się pojawia, to mam ochotę na zapiekankę. Zacznijmy grę. Zacznijmy świat. Nazwijmy go. Jak możemy nazwać świat? Czat. Save. Select save icon. To będzie ikonka, która jak save'uje się będzie pojawiać. Tu dajmy. Dajmy czaszkę. Hard albo normal. Zagramy na streamowym trudnym. Pieczarkarnia. Forumo World. Nota Kubara. Wszczepan. Gnojowisko. Trufla jest dzisiaj, widzę, w dobrym humorze, więc. Gnojowisko. Character slot. Jakie mamy opcje? Hardcore standard, więc weźmiemy hardkorowy, streamowy. I wybierzmy sobie. Zacznijmy od włosów. Jakie mamy opcje? Jakie mamy opcje owłosienia górnej części? Niezbyt duże. Szczerze mówiąc. Może to. Może to. Zróbmy się tacy. Body się czym różni? A, można mieć mniejsze oczy. Wolę mieć mniejsze oczy. Nie wiem, czy mając większe oczy się widzi więcej, niż jak się ma mniejsze oczy. To chyba nie wpływa na rozmiar rzeczy. Ale kolory są możemy niebieskie. Zrobimy sobie czerwoną koszulę, tak żeby było nas widać. I jakieś ciemne gacie. Nie wiem dlaczego background to jest jaki mamy eksplorator. Nomad. Całkiem jak w cyberpunku. Fisherman. Co daje fisherman? Przez fishing tu się łowi. Gardner. Tutaj się zbiera owocki i warzywa. Szef. Tutaj się gotuje. Fighter. Tutaj się można bić po ten. Można komuś bułę sprzedać. Miner. Tutaj się też kopie. To akurat słyszałem, że tu się kopie. Spróbujmy. Między fighter a miner. Cześć, amator. Wpływa, jak ktoś oko podbije. Okej, jak podbije oko, to ci puchnie jakby skóra naokoło, nie? Ale nie puchnie ci sama gałka oczna. Rozmiar gałki ocznej nie wpływa na to, że widzisz coś lepiej, gorzej. Co się dzieje? Maślana zamówiła frytki właśnie na czacie. Nie będę w stanie ci ich dowieźć, Maślana. Przynajmniej nie ciepłe. Mi źrenica puchnie. Jesus. Dobra, weźmy kopacza. Jeszcze mi imię dajcie. Weźcie mi imię dajcie, już możemy grać dalej. Czy widziałem kiedyś obrzęk oka? Nie widziałem nigdy obrzęk oka. Serio? Gałka oczna może. Może ten? Może zmienić rozmiar? Blendior, Kubotron. Nie, Jimmy Cockfiddler. Raz, błagam, raz. Nie nazwijmy go Cockfiddler. I nie Jimmy, tylko Chester, jak już coś. Chester Cockfiddler. Ja nawet dziś na twardówce to białe robi się taki odstający bąbelek. Ale to bąbelek, ale ja mówię o takim, żeby ona się robiła taka, wiesz, tak. Gała 1, to jest serio? Mam go nazwać Gała 1. Czat. Kasia Bulgur? Co to jest Kasia Bulgur? Roman, Trufla, Przemek, Grześ Biedron. Grześ Biedrona? Grześ. O, można polskie. Krzyś Biedra. To jest wszystko, co mogę zrobić. Krzyś Biedra. Chester Kotler zawsze w serduszku, tak, ale i tak by nie wszedł. That's what she said. Nie zmieściłby się. Za dużo liter. Za dużo liter. Dobra, jesteśmy gdzieś na wyprawie w lesie. Coś znaleźliśmy i się świeci.
I wszyscy mówią, nie, Grześ, Grześ Biedra, nie dotykaj tego. Ale Grześ Biedra dotknął. Grześ Biedra lubi dotykać rzeczy. Był znany z tego od małego dziecka, kiedy dotykał rzeczy. I co? I co? Czy grałem już w owieczkę? Nie. Nie. Wszyscy mówią, że, że kokaina, jedni mówią, że coś tam jest złe, że walka jest za prosta, inni mówią, że denerwuje ich, że jest czas, ale sam osobiście nie grałem, więc będziemy poznawać owieczkę w czwartek. Kokwidler to zaklinacz kutastów, zawsze się mieści. Tartak. To jest rodzinny stream. Co ja niszczę? Drewno. Okej. Okay. Mam pickaxe, ale czemu biję drewno? Widzisz, mogę wybrać pickaxe, a biłem drewnem. Ale tak jak w Minecrafcie, też się bije drzewa, się bije pięściami. Co ja mogę zrobić? Food Ration? Food 68, super, jedzenie spada, to mi się zawsze podoba w grach. To jest mapa. M to jest mapa, a tab to jest... crafting. Co to jest? Okej, to są moje stacje. To są moje skille. Mam 3 w kopaniu. No tak, bo wybrałem kopacza. Crafting. A, okej. Okej. Jedzenie spada, Zuza, z tego co widzę, tak? 66. Czy mogę bić... Czy można bić grzyby pochodnią? Można bić grzyby pochodnią. Plus 9... Popatrz, Zuza, mam już grzyby do jedzenia. Czekaj, jak mogę... O. 74. Dobra, spróbujmy wziąć całe to drewno. Bo czuję, że ono tutaj jest na start. Nie bez powodu. Weźmy wszystkie grzyby, ponieważ jedzenie grzybów nigdy w historii grzybiarstwa nie spowodowało żadnych problemów. Swoją drogą, ile ludzi umarło w historii człowieka, abyśmy mogli teraz mieć pełnoprawny atlas grzybów, gdzie rozróżnione są na trujące i nietrujące. Ile osób zginęło, o których nie wiemy? Ile bohaterów straciło życie, abyśmy dzisiaj mogli robić sobie jajecznicę na kurkach? Lub zupę z pieczarek? Co to jest? To bym chciał wiedzieć. Czy mogę kliknąć? F nie. E. The Hive Mother. Crystal Slot. Ciekawe. Pewnie znajdujemy jakieś kryształy. Czym mogę wyjść? Też E. A to jest... Okej, też glurch. To jest C? Church? Nie, glurch of the Ebonous Mass. Okej. Okay. Strzelam, że tutaj też trzeba jakiś kryształ. Norm the Devourer. Okej. Okay. 3 są takie, tak? Dobrze widzę. Nic, musimy gdzieś... Gdzie to było? Basic Workbench. 8 drewna. Mam takie. Mam taką ilość drewna. Postawmy sobie gdzieś... Oh, shit. Postawmy sobie workbench i zobaczmy, co daje nam workbench. Dobra, tu już mamy lepsze narzędzia, ale jest potrzebny koperek. Piec się robi, wiecie, że piec się robi z ziemi? A ilu zmarło na przedawkowaniu rosołu z grzybów? Rosół z grzybów. Wielu bardzo głodnych ludzi. 7 osób, tak? 7 osób generalnie potrzebowaliśmy... 7 osób, aby sporządzić cały atlas grzybów. A to nie było... Kiedyś czytałem, dawno temu, że teoretycznie jakbyś chciał przekazać jakiś przedmiot innej osoby gdzieś na świecie, to jest potrzebne chyba właśnie 7 osób. W 7 osób minimum można przekazać jakiejś nieznanej osobie gdzieś na innym... Gdzieś na świecie przedmiot. Bulion z grzybów czarodziejskich. Okej. Okay. Ja potrzebuję
O, tam się to świeci. Czy ja mogę postawić tą pochodnię, czy ja muszę ją... Mogę ją postawić. Pytanie, czy ja mogę... Aha, to się nie przenosi, tylko się... To sobie wezmę, to jest jedzenie, się przyda. To jest jakieś nasionko, które jeszcze nie wiem jak działa. Ale my musimy się zacząć przekopywać. Czy planuję Xenoblade 3 na Switchu? Nie, nigdy nie grałem w tę serię. Nie wiem, czy pamiętacie, ale poprzednie Xenoblade recenzował Miek. Nie. Wystarczy jeden kurier kups. Tak, no wiadomo, że ten. Tylko mówię, jako eksperyment. I wszystko, co ja robię, daje mi, gdzie to było? Tutaj mi leveluje mi rzeczy, że mam dwa w bieganie, bo trochę biegałem. Ha! Żeby prawdziwe życie tak wyglądało, co? Gdyby jedna osoba pochodziła z Polski, to pewnie by ten przedmiot nigdy nie trafił do właściciela. Oj! Dobra, ta gra jest ciemna. Wiemy to już. Więc tutaj trzeba będzie... Ale znalazłem grzybów, Zuza. Nie umrzemy. Nie umrzemy z głodu. Mining plus jeden. Tu się coś świeci. Ciekawe, czy to jest koperek, czy... Co to jest? Czy ja mogę to po prostu... Glowing tulip. Plus jeden glow for one minute, plus one food. Może być ugotowany. Okej, okay, znaleźliśmy też skrzynię. Postawmy tu. Nie, nie chciałem... Co to jest? Ty... Jak ja mam z tym walczyć? Jak mam... Tylko mogę... Kurde, tego nie widzę. Chodź tam do światła. O! Mówiliśmy o grzybach. Ja myślę, że tak właśnie wyglądało. Kurde, ja potrzebuję jakiś... Okej. Okay. Hardberry seed. Wypadło coś z niego. Tu chodziło o to, że każdy zna kogoś, kto zna kogoś, kto zna kogoś, kto zna kogoś, kto zna kogoś. Dokładnie tak. I przez siedmiu znajomych, można przedmiot komuś... To jest ten tulipan, ale to również jest drewno. Drewno to jest ważny surowiec, więc sobie go pozbierajmy. Weźmy tulipan, sprawdźmy tą skrzynkę. Jestem ciekawy. Skrzynki zawsze mają dobre rzeczy. Skrzynki w grach. Jak... Aha. Jeez. Znaleźliśmy... i bombę. Może schowajmy bombę na razie, żeby to gdzieś nie rypło. Albo nie, weźmy ją na wszelki wypadek, gdybyśmy musieli walczyć. Skąd wziąć siedmiu znajomych? Nie masz wziąć siedmiu znajomych. Ty masz wziąć jednego. Masz jednego znajomego. Czy to jest skrzynka? To jest skrzynka. I wypadł koperek. Nie wiem, czy powinienem te podnosić te tulipany. Dobra, chodźmy pozbierać. Jeszcze powiedzieć, czy przyciski... 1, 2, 3 działa. Dobra. To nam ułatwi. To nam ułatwi zdecydowanie robotę. Teściowie lewego mieszkają na mojej wsi. Widzisz? Już byś mógł lewemu coś podać. Nie potrzebowało być pewnie nawet siedmiu osób. Ciekawe, ile takich łańcuszków musi przejść przez prezydentów kraju, bo oni mają szerokie znajomości, też międzynarodowe. Co ja zbieram? Okej, okay, czyli to świecące to jest koper. Tu widzę więcej grzybów, więcej drewna. Weźmy sobie, dokopmy się tam. I celujmy w zbieranie koperka, żeby mieć miecz. Fajnie, że można bić też pochodnią. Nie muszę... Ciekawe, czy jest potem jakiś kask, który mogę... 45. Przypominajcie mi co jakiś czas o jedzeniu. Często zapominam jeść. Co to jest?
Plus 9, okej, to czyli to leczy jeszcze lepiej niż... Co to jest? Bomb pepper, plus 5 fut, ale 11, ale odbiera 11 życia. Tak jak prawdziwa papryka. Nie wiem, czy wiecie, ale prawdziwa papryka ma również plus 5 do fut i minus 11 do health. A już te tam Carolina Reapery i inne Ghost, to już w ogóle tam jest. Plus 5 do fut, ale minus 20 do... Co ja podniosłem? Fiber, okej. Okay. Muszę trochę tutaj porządek zrobić. Mechanical part, okej. Okay. Znajdujemy rzeczy. Czemu te pochodnie mają zasięg zapałki? Są bardzo małe pochodnie. Właściwie to może być nawet zapałka, wiesz? Ja bym się chciał udać na drugą stronę. Ale jak to zrobić? Nie mogę jeszcze budować mostów, mogę po prostu obejść to. Tak będzie najlepiej. Co tam się świeci? Tam jest jakiś sekret. Gdzie była mapa? Mapa pokazuje mi tylko te rejony, które byłem. Dobra, czas tutaj się trochę... Właśnie zauważyłem, że kilofek się niszczy. Czy można zniszczyć też pochodnią? Można, ale to trwa... Nie trwa tak dłużej. A przynajmniej oszczędzę trochę... Oszczędzę trochę kilofek i przynajmniej wy będziecie widzieć, co się dzieje. Jedzenie. 52. Thank you. Dziękuję, dziękuję. Tak koło 50% możecie mi zawsze zwrócić uwagę. 5 zł kosztował. God damn it. Chciałbym zrezygnować z usługi. Wysyłam stop na numer na czacie. Co to jest? Plus 5 increasing damage from being well fed. Jestem tak pojedzony, że jestem silnym chłopcem teraz. Dobrze wiedzieć, że jedzenie daje siłę. Wiedzieliście, że jedzenie daje siłę? Z rzeczy, których człowiek się uczy z gier wideo. Jedzenie daje siłę. Plus jeden mining. Idzie nam 7 mining. 7. Nie 6. Nie 8. 7. Trzeba się... Potem się rozglądać za koperkiem. I chyba się wrócę. Chyba się wrócę do, powiedzmy, mojej bazy. I sprawdzimy te... Co to się tak ładnie błyszczy? Może tu można łowić? Tam się wybierało... Okej. Okay. To pomarańczowe gu. Gu, gu, gu nas spowalnia dość porządnie. Trzeba uważać na to, jakby coś nas zaatakowało. Tak się szybko jeszcze tu rozejrzę, bo się świeci coś ładnie. Myślana, mam wrażenie, że jest głodny. Co to wypadło? Złoto! Dobra, mamy 3 złota i koperku mamy 11. Nie pamiętam, ile było potrzebne, ale mamy na pewno... Dobra, wróćmy się. Wiecie co? Zróbmy... Wróćmy się, przeorganizujmy. Zobaczmy, co dostaniemy, jak wybudujemy ten... Piec, strzelam, że się przetapia. Plus jeden do biegania. New talent point available. Co? Gdzie jest punkt? Gdzie jest punkt? Gdzie mogę wydać punkt? Gro. Mogę, czy nie mogę? Nie widzę. Proszę mnie nie oszukiwać. Proszę mnie nie mówić, że mam punkt, a potem nie mieć punkt. Generalnie jestem głodna przez większość rzeczy, ale mnie nie stać na tyle jedzenia. Och, myślane. Postawmy sobie tu. Wybudujmy... Czekaj, to się budowało... Piec. I
postawmy go tutaj. Zobaczmy, czy... Tak, tutaj się przerabia koperek. Potrzebuje jakieś paliwo? Nie, on się sam, samo się robi. Okej, 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 okej. Niech się to się przerobi ładnie. Niech to się ładnie przerobi, a ja sobie tutaj obejdę krawędzią. I zobaczę, czy się gdzieś nie świeci koperek. Tu wygląda, jakby się świecił. Ja też jedzenie odmawiam, ale mój metabolizm jest innego zdania. Wow. Okej, to nie był koperek, to była ta borówka, która daje więcej życia. 62%. Możemy sobie jedną pierdyknąć na próbę. Wow. Fajnie, że moje oczy się świecą. 70. 79. Dobra. Nie jest tak dobra, jak mi się wydawało, że będzie. Okej, okay, zobaczmy, jak nasz koperek. Gdzie jest nasz koperek? Tutaj. Czy ja mogę go po prostu... Mogę go po prostu. Jeszcze jeden. Thank you. Zobaczmy, czy tak samo można prze... Złoto jest... nieprzetapialne. Koper, tin, czyli aluminium, tak? I żelazo. Nie widziałem jeszcze takich rzeczy. Dobra, ale jak mamy koperek, to znaczy, że teraz możemy cooking pad. Czy powinniśmy zainwestować w cooking pad, w kowadło. Zaraz kowala ściągniemy. Salvage and Repair Station. Tu można pewnie naprawiać kilowki. Czy powinniśmy wybudować lepszy koperkowy kilow... To jest koperko... Nie. Przynajmniej może miecz. Co powinniśmy zrobić, czat? Myślisz, że to może być terraria i za dwie noce przyjdzie horda troli? W smoking pad zawsze. Ale to jest w cooking pad. Dobra, spróbujmy na razie. Ile mam sztabek? 8, to jest najdroższe, tak? Jeżeli chodzi o sztabki. Tak, spróbujmy to. Pium i zobaczmy, co to nam daje. No, musimy się nauczyć, no. Okej, czyli tu możemy zrobić zbroję. Weźmy sobie. I spodnie. Crafting plus 1. Sweet! Puff i puff. 111 max health. 9 armor. Plus 2 do dodge. Jeszcze nie wiem, na czym polega dodge. Ale możemy mieć torby, możemy mieć pierścienie, możemy mieć naszyjniki. I potrzebujemy zdecydowanie więcej koperku. Znowa tu jest koperek. Oj, tu wygląda, jakby było dużo koperku. Dodge. Generalnie zombiaki w Terrarii są takie, że jestem w stanie przeżyć. Nie odpala się fobia. Ja pamiętam, jak pierwszy raz spadła mi ta horda. No nie będę kłamał. To było. Kot brązowy się włączył. Ale skrzynia. Nawet nie wiem, co wgrałem w niej, bo to się wszystko wrzuciło w... Turfowa ściana. Tak. Fiber chyba miałem, papryki miałem, złoto było, to było. Na pewno ta skrzynia, ale coś jeszcze? Tak, w ten sposób będę chyba wiedział 73 życia, dobra. Chyba tylko skrzynia mi wpadła, aczkolwiek wyglądało, jakby tam były inne przedmioty też. Ale tu jest koperku, tu jest koperkowo. Fajnie się trzęsie ściana, tak bym galaretę bił. Dobra, i tam jest jakiś koperek. To jest piaskowe ten. Łatwo się kopie. Mógłbym kilofem, ale wtedy jest ciemno.
A robię to z miłości i szacunku do was, abyście widzieli cokolwiek na streamie, co ja robię. Bo jak ja zgaszę, ja delikatnie widzę, ale jestem przekonany, że wy nie widzicie, że nie widzicie nic. Ale mógłbyś położyć pochodnie, no mógłbym, ale jestem wychowany na tartaku. Będę oszczędzał każdą pochodnię. Szukajcie koperku. Ile mam życia? 69. Nice. Koperek. Gdzie jesteś? Koperku. Tu cię widzę u góry gdzieś. Tylko trochę daleko. Oby piasek nie spadł ci na głowę. To chyba nie jest Minecraft. Czy bicie ściany jakoś tragicznie? Dobra, tu możemy się faktycznie przełączyć. Znalazłem żelazo. Metal. Chciałem koperek, ale nie będę gardził żelazem. Hihi, nie widać mnie. Pieski się aktywowały. No tak, bo o jedzeniu mówisz, one dobrze wiedzą. Jak pancia jest głodna, to będzie jedzone. A jak będzie jedzone, to zawsze zwiększa się szansa, że one też będą jeść. To wygląda jak złoto. Gdzie ja się przekopałem? Ciekawe, czy można budować przejścia. Czy psy jedzą koperek? Są psy, które jedzą wszystko. Koperek i również inne rzeczy, które są mniej koperkowe niż koperek. Jakbym miał łopatę, pewnie mógłbym wykopać na X-ie i byłby olbrzymi skarb. Olbrzymi sukces. Ale nie mam. Nie mam łopaty. Co to jest? To jest złoto, czy to jest tak się na... Nie, to jest złoto, okej. Okay. Takie miało zielony odcień, że już przez chwilę myślałem, że można tutaj uran kopać już na dzień dobry. Makłowicz wie, kto je koperek. To jest jakiś wewnętrzny żart, co? Makłowicza i ludzi, którzy oglądają Makłowicz. Cześć, toperzasty. Tu się coś ładnie świeci. Ile mam tego? 16. Zaczynają nam się kończyć ten, ale mamy skrzynię i tą skrzynię sobie też położymy w bazie i wrzucimy wszystkie te rzeczy. Tam się... Abort! Jakieś wielkie jądro! Na mnie szło. Cza. Idę do bazy. Przetopię koperek. I zrobimy miecz, skoro już na mnie jakieś olbrzymie kule śmierci idą. Wiesz, za co bym się nie obraził, aby ktoś zrobił odświeżonego Dungeon Keepera. Czy Dungeon Keeper jest dobrą grą, czy jest dobrą grą w naszej głowie? Bo ja w tę grę się zagrywałem. Aha, nie postawiłem tu, gdzie trzeba, ale już okej. Okay. Przetopmy koperek. Moim zdaniem jest dobrą grą. Ale czy jest dobrą grą teraz? Bo to, że jest dobrą grą, to wiadomo. Uwielbiałem Dungeon Keepera. Ale czy jest wciąż dobrą grą? Nie pamiętam tytułu, ale wyszedł na pewno jakiś klon tej gry. Widziałem gdzieś niedawno jakiś klon, który wyszedł. El Brembor! Dobra, robi się koperek. Ja tak naprawdę nie muszę stać i patrzeć się na to. Aczkolwiek chciałbym sobie już zacząć tutaj coś budować. Zobaczmy, czy na dole jest. O, tu się coś świeci. Tu postawię. Postawiłem? Postawiłem.
W świecie indyków robienia gier absolutnie o wszystkim nadal uważam, że Donkey Kong dzisiaj by się bronił. No jak mówisz, że Donkey Kong by się dzisiaj bronił? To pewnie by się bronił, no. Cześć, nie dam se rady. Dasz se rady, mówię ci. Ja ci to mówię, dasz se spokojnie rady. Ale tu jest ciemno. Grzyby. Skrzynka, z której wypadł pezański kapelusz. Czy pezański kapelusz jest lepszy niż 5 max health, 3 armor? Pezański kapelusz niestety nie jest lepszy niż mój drewniany kapelusz, to ciekawe. Myślałem, że to jest ławka, a to rozbiłem i wypadł koperek z tego. Ludzie grzyby. Czy mój koperek się już zrobił? Nie kliknąłem tego, co chciałem. Czy mój miecz się już zrobił? Bombo, wróć. Co to jest? A to jest to... Okej, okay, mogę to w sumie przetopić. Niby jedna sztabka, ale jedna sztabka to jest jedna sztabka. Dobra, chodźmy na... Jeżeli można... Czekaj. To jest dobre pytanie. Musiałbym spróbować... Puff. I czy można postawić... Można! Okej, okay, można. Można. Odpowiedź brzmi tak. Można zasypać za sobą. O! Ty już tu jesteś. 39-42. Blele! Blup! I umarł. Blup! Wiecie, co wypada z grzybów? Grzyby. Za to to nie są grzyby, to ma kolce. Tam są jądra z kolcami, tam jest wszystko. Jedzenie! Zjedzmy grzyby, które wypadły z grzybów również. O. Thank you. Za przypominajkę. Nie można... Wiecie, że nie można mieczem zbierać rzeczy? Czy wy o tym wiedzieliście, że mieczem nie wolno zbierać... Znaczy nie wolno. Nie da się. Dobra, musimy się przekopać... do tej komnaty i spróbować przeżyć cokolwiek w niej się znajduje. To jest miecz z 101? Dobra. Czyli... Jaki masz atak kulokolców? I co dajesz mi? Slime! Czy slime daje mi też slime? Tak, okej. Okay. Czyli są jądra bez kolców i jądra z kolcami. Czy tu jest? Gdzieś. Okej, okay, to nie atakuje. Ale za to się wszędzie lepi. Wszędzie jest miodek. Dobra, to bankowo do mnie idzie. Powinienem sobie trochę... dokupić pochodni, tak. One widzę, że to nie mają problemu w przyklejeniu. Nie są kasztaniaki. Kasztaniaki to jest zmyślona rzecz. Nie istnieje coś takiego jak kasztaniaki. Au! Trafiło mnie. 87. Całkiem nieźle mi... Matka wszystkich slajmów. Tu jest. Tu jest slajmowa baronowa. Ona się może... Okej. Okej. Nie straciłem?
I straciłem tych rzeczy, które mam na pasku, ale straciłem te rzeczy, które miałem... Okej. Okej, okej. Tak naprawdę to chciałem się nauczyć, co się dzieje, jak się zginie. Wiecie, dla nauki. For science. Pewnie leżą tam, gdzie też tak mi się wydaje. Pytanie tylko, czy maślana... Nie maślana, tylko slajmowa baron... No zgiń. Z tego wypadły... Skrapsy. Ciekawe. Dobra, jestem za... Wszystko? Wszystko, okej. Okay. Wróćmy się. Wrzućmy te wszystkie rzeczy do skrzynki. I pomyślmy, czy jesteśmy w jakikolwiek sposób w stanie walczyć z... Ja nie mam żadnej rolki, nie? Nie mam... Nie. Nie mam. Potwierdzam. Nie mam żadnej rolki. Tak. To nie wiem, co to jest. To się świeci. To są jakieś nasiona. To też się świeci. Turf. Sure. Mój nagrobek. I guess. To musi zostać. Papryka nie. Fiber nie potrzebuje. Nie potrzebuje. Nie potrzebuje. Sandwall nie. To potrzebuje. Pewnie może gdzieś sprzedawać potem rzeczy, hopefully. Zobaczymy. To jest to. Czy mogę przetopić... Czy mogę Iron przetopić? To jest pytanie dnia. Czy Iron jest przetapialny? Weźmy się slime'a, pozbądźmy... Fungi Wall też się pozbądźmy, to na razie może być. Polecam grę Projekt Zomboid, super rozbudowany survival. Widziałem to. Widziałem to, nie dam se rady. Tylko wygląda to niesamowicie hardkorowo, wiesz? Nawet mam to gdzieś na liście. Biorę pod uwagę, jeżeli chodzi o jakiś stream. Mogę mieć konewkę. Super. Małą latarnię, która pewnie daje więcej... Nie mam slime. Znaczy mam... Okej, muszę mieć slime na sobie, bo to jest budulec. Budulec, a.k.a. tumulec. Tak? Nie może być w skrzyni. Nie, musi być na mnie. Dobra, ale my musimy kontynuować naszą przygodę w rozbudowę bazy. Co oznacza, że musimy iść albo w... Ile mam koperkowego? 6 plus 5 to jest 11. Możemy to i to. To i to. Bum, szakalum, srututu. I to można... Prawić, tak? Right? Reinforce. Tak po prostu? Bez żadnych surowców? Czy mi wzięło... Nie zauważyłem nawet. Czy mi wzięło jakąś sztabkę? To jest to, a to jest co? Nie mam żadnej recepty. Nie macie żadnej naprawdę? Nic? Gotowana woda? Ziemia z... kamykami? Nic, tak? Dobra, pytanie. Co ja mogę w takim razie teraz zrobić? Jaki jest następny punkt? Muszę mieć tin. To jest nasz cel. To jest następny workbench, co znaczy, że tam będą lepsze rzeczy na tym. 4 koperki. O, mogę przytopić i zrobić sobie tą latarnię. Zobaczmy, jak to się odbędzie. Czy mogę tam coś wrzucić, wtedy zobaczysz receptę? Zobaczmy, tylko niech wezmę ten jeden koperek. Co mogę wrzucić? Slime? Nie, ale zobaczmy te rzeczy, które są faktycznie jedzeniami. Zmieszajmy paprykę z grzybami, tak? Zobaczmy, czy to jest przepis. Papryka, grzyby. Oh my god. Co wyjdzie? Pizka zapiekana, mushy pepper wrap, plus 19 foot, plus 21% movement speed przez 1 minutę, 4,2 health every second, okej, okay, czyli papryka już mnie nie zabija, w tym już nie zabija mnie papryka. To jest generalnie paprykarz, tak, zrobiliśmy paprykarz, ale już nie powodujące biegunki, to jest najważniejsze, słuchajcie. To już nie powoduje biegunki. Życie w jakiś sposób odzyskałem, chyba.
ale to mogło być po śmierci. Pośmiertne odzyskanie życia. Ha! To jest tytuł na jakąś książkę, co? Pośmiertne odzyskanie życia. Dobra, to jest ten przepis, proszę bardzo. Czyli trzeba, jak prawdziwy komando, ryzyk fizyk. Zobaczmy. Ej. Can we equip offhand? Offhand. I teraz się świeci cały czas. Delikatnie, bo delikatnie, ale... Ale się świeci. Nice. Pytanie, czy powinienem iść? Mam wrażenie, że matka wszystkich slajmów to jest za dużo odrobinę dla nas. To było super. Tu się zaczęły też slajmy. Gdzie mogę odbić? Spróbujmy obejść może to jeziorko dookoła. I zobaczmy, czy tutaj coś się... Wow! Mieliście rację, żeby iść naokoło jeziorka. Cześć, Kromkel. Co słychać? Nie będę kłamał. Lubię tego typu gry. Są odprężające. Jest znajdowanie rzeczy, a znajdowanie rzeczy zawsze pobudza coś w naszym mózgu. Maślana pewnie wie co. Jakieś chemikalium, które nasze ciało wtryskuje do mózgu i nasz mózg nam mówi, że to jest fajna rzecz. I wtryskuj więcej tego chemikalium. Tak napisałbym recenzję tej gry. O chemikaliach w mózgu. Chciałbym również tę pochodnią. Pytanie, czy ja mogę po prostu zaglądnąć? Mogę. Mysterious Dolce. No kurwa, lalki. Lalki dostałem. O, mam nadzieję, że coś usłyszę o tej grze na podcaście. Piec. 17 września my wracamy. Kto będzie chciał słuchać o tej grze we wrześniu, kiedy wszyscy będą zdawać poprawki, iść do szkoły. Te pochodnie kradnę bankowo. Tam się coś jeszcze świeci. Nie dość, że kradnę pochodnie, to jeszcze im zapierdzielę co? Wszystkie ściany. I podłogi. I dywan. Wszystko im wezmę. Taki jestem. Czemu oni mają mieć dywan, a ja nie mam mieć dywanu? To są poduchy? To jest dywan? Nie, to się wszystko kwalifikuje jako dywan, okej. Jedzonko. Spróbujmy naszego paprykarza. Mamy 48. 67. Patrzcie, jak ja biegam teraz. Patrzcie się, jak ja biegam teraz po paprykarzu. Nikt jeszcze tak szybko nie biegał po paprykarzu, jak ja tak biegam po paprykarzu. Dobra, tam się coś świeci. Tylko się dokopię do tego. Wrócimy sobie do bazy znowu, bo jestem pełen czekolady. Tu się gdzieś dokopę. Wszędzie się człowiek coś dokopuje. Wszędzie. Połóżmy naszą drugą skrzynię. Połóżmy ją tutaj i zróbmy tak. Zróbmy tak, to jest dywan. Zrobimy sobie tutaj, tak ładnie zrobimy. Możemy mieć ładnie. Czemu nie mieć ładnie, jak można mieć ładnie? I tu. A, tu będzie dywan. Nice. Nice, od razu ładnie. Zasieki dookoła bazy, ale nie mam jeszcze z czego zrobić zasieków. Ta ściana... To jest... Czekaj, co ja położyłem? Skoro tamto było dywan, to jest co? Czat. Jeżeli tamto było... Nie chcę zniszczyć skrzynki. To jest... Pomalowana podłoga. Ja chciałem dywan. No dobra, trudno.
trudno, miało być ładnie, miało być fajnie, mieliśmy mieć zabawę tutaj, mieliśmy mieć, ale nie. Gra powiedziała absolutnie nie. Zróbmy sobie jeszcze takie... Chodzia! Hua! Wielkie pochodnie wielkiego ognia. Dobra, mam wszystko przetopione. Koperek się można robić. Slime tutaj jest. Pum. Jedzenie 55. W sumie mógłbym jednego paprykarza znowu zjeść. Szybko idzie ten paprykarz. Jutro kupuję paprykarz do śniadanka. Tylko uważaj na, wiesz, na skutki uboczne. To jest niby naprawione. Nasze ubranie też się niszczy z jakiegoś nieznanego mi powodu. Ale okej. Ja wciąż szukam tego amelinium, kurczapaka. Nie znajduję dużo amelinium. Czy mam jeszcze jakieś jedzenie, które mogłem wypróbować? Lalki z kaktusem, jakbym połączył. To jest nasionko, bo tutaj się przecież też kopie. Dobra, idę z powrotem. Idę z powrotem. Tu się łowi. To światełko jest tak delikatne, ale i tak pomaga. Aczkolwiek mam wrażenie, że tak powinienem zostawiać. Cześć, Maślana. Jak było na sekundzie? Co to jest? Co to jest? A jak stoi w tym? Minus 50 daje Gugu. Lady U. To jest atakujący slime? To jest atakujący slime. To są stopy? Ślady stóp? Matko Bosko, czy ja... Tam coś tupnęło. Tam coś tupnęło. Nie zmyślam, tam coś tupnęło. I są ślady stóp. Czy to jest... Czy jestem blisko mamy? Wszystkich slajmów? Trochę jestem, ale nie... Chyba aż tak. O boj. Zobaczmy, od czego zginę. To wygląda jak ślady niedźwiedzia. To wygląda, ale w ogóle są tak... Do wody idą. Nie wiem, czy niedźwiedź... Niedźwiedź tutaj pił. Czy srał. Ale jakiś niedźwiedź tu na bankowo był. Tak naprawdę z naszego punktu widzenia nie powinno nas interesować, czy pił, czy srał. Ważne, że był. I wciąż może być. To nas powinno interesować. Ja sobie tutaj tak tylko... Coś robi brzydki hałas. Rybki łowił. Ale to tak, mi się to lubią tak w rzece. Jak one nie muszą mieć wędki, tylko po prostu cokolwiek do nich przypłynie. Zobaczmy nasze stacje. 13 w miningu, 12 w bieganiu. Tylko jeden w biciu, w sprzedawaniu buł. Znowu plus jeden mining. Ciekawe, że kopanie piasku dość mocno nas wylewelowało. Wydaje mi się, że to jednak mama robi ten hałas tutaj. Ale możemy spróbować się dokopać do niej. Żeby mieć pewność, że to ona. Aczkolwiek nie widzę tutaj żadnych surowców nigdzie. Co to jest? To jest woda. Tak, wydaje mi się, że to jest zdecydowanie ona. Coraz wyraźniejsze jest to tąpnięcie. Postawię pochodnie. Jep, to była ona. Dobra. Ją mam gdzieś. Interesuje mnie w ogóle. I problemy to nie są moje problemy. Może ten miś był fanatykiem wędkarstwa. Może być. Może być, że to był miś, który nie czeka, aż ryby przyjdą do niego, tylko on przychodzi do ryb. On jest
On jest tą osobą, która puka generalnie do ryb. Tam się coś świeci. Czy tam jest jakiś sekret? Gdzie tutaj jest amelinium, no? Czyż ja potrzebuję amelinium? To jest koperek. Obejdźmy. Połóżmy też pochodnie, żeby było odrobinę jaśniej. O właśnie, bo tutaj już się... Tu jakieś slajmy na się zaczynają. Okej, myślałem, że ta czaszka mnie goni, a to był przedmiot, który podniosłem. Czemu ze slajmów czaszki wypadają? Czy są czaszki z... Czy to są slajmy, które mają szkielet? Podlewelujemy sobie trochę nasz miecz. Chciałbym... Wow! Weźmy tutaj... Poświećmy, jak mamy się tutaj bić. Może te slajmy wcześniej kogoś zjadły, tylko czaszki stały. Może być, że to jest faktycznie z żołądka. To nie jest ich szkielet. To jest kozinnego szkielet. Dobra, spróbujmy to. Koper? Serio, tam były czaszki? Jak to jest, że ja widziałem czaszki w brzuchu, a wypadł koper? Czuję się odrobinę oszukany. Trzeba uważać na kule, które mają kolce. One mają odrobinę więcej życia. Tam coś jest. I muszę zjeść. Właśnie do wgrzmociłem. Ła, wiła. Pytanie numer dwa. Czy można kłaść, robić mosty? Z piasku. Nie można. Nie można robić mostów na razie na wodzie. Dobra, dawać mnie skarb. Okej, czy to jest skarb? Czy to są wazony, które mnie... Co to jest? Jest! Z każdego? Nie, różne rzeczy wypadają. Właśnie plądruję czyjś nagrobek. Czyjeś nagrobki chyba. Dobra, wszystko im tu zniszczyłem. Wszystko im tu zniszczyłem. Tu można więcej łowić. Pewnie musisz umieć robić mosty z drewna czy coś. Może być. Może być. Tam było... Pewnie muszę mieć inny crafting. Stół craftingowy. Chcę szybko rzucić okiem, co tutaj się dzieje. I musimy się wrócić, ponieważ ja już mam bardzo mało miejsca w plecaku. I w końcu znaleźliśmy trochę amelinium. Ale spokojnie, wrócimy się tutaj. Czy są skrzynie? Są skrzynie. To było amelinium. To był koper. To był koper i to był koper. To było dużo rzeczy. Flintlock musket. 198 do 242 range damage. Pół sekundy ataku na sekundę. Pół ataku na sekundę. Nie może być pół sekundy ataku na sekundę. Dobra, spróbujmy. Ale ja mam bombę. Skąd ja taką bombę wynalazłem? Czy to ma amunicję? Dobra, to może być nasza broń na slajmową. Na slajmową mamę. To było dobre znalezisko. Możecie spokojnie sobie przybić piątkę. Ło, jeden strzał! Jeden strzał, jeden slime. Noise. Wracamy. Musimy się przeorganizować i spróbujemy slajmową mamę. Ładnie wygląda ta gra. To jest prawda. Jak ktoś nie jest uczulony na pixel art, to ta gra nie wygląda najgorzej. Sporo pomaga mi ta latarnia, którą mam w offhandzie. Dobra, róbmy tak.
przetapiaństwo, na pewno. Prawda? Prawda. Pozbycie się śmieci. Znalazłem okarynę kiedyś. Wróćmy na razie tu. Caveling bread. Plus 36 do jedzenia. Chleb będzie naszym panic button. Jak będziemy już tak głodni, to grzmotniemy chleb. To jest valuable, czy to się pewnie sprzedaje. To też, czaszki. Bomb pepper seed. Na razie wrzućmy może podwójne rzeczy, bo to już mamy, tak? Boom. Skrapsy. Ten liść. Tin ore nie. I kryszt nie. To też mamy tu. Boom. Ale ja mam bomby. Fan Bugiego. No. Ja też przyznam się, że też jestem olbrzymim fanem Bugiego. Bugi jest spoko. Przetapiaństwo. Niech to się przetopi. Ja kiedyś koło śmietnika znalazłem krzesełko. Teściu odnowił i mamy prezent ślubny. Ło! Ile kosztuje skrzynka? Skrzynka kosztuje 5 drewna, to nie jest źle. Kiko! Mogę budować mosty. 2 drewna. Czemu ja dopiero teraz o tym się uczę? To jest sand. Sand musi iść. Sand musi iść, turf musi iść, dirt może zostać. Mogę budować mosty. Nie tylko je niszczyć, ale również budować. Pum. Dobra, to też nam pomoże. Umiejętność budowania mostów jest potrzebna. Zobaczmy, ile będziemy mieć. 5. I z 5. Nie. Z 15. Serio? Ale wybierzemy. Kupimy sobie łopatę, bo widziałem już kilka X-ów. Dlatego mówię, Kiko, właśnie, że nie tylko będziemy je palić, ale będziemy je również budować. Możemy mieć drzwi, możemy mieć ściany, możemy mieć mosty, możemy mieć łóżko, gdybyśmy mieli 5 fiber. Mamy 5 fiber. Place to sleep on some of those friendly inhibitions to move in. NPC się sprowadzają do naszej tej. Jak tylko wybudujesz łóżko, to ci się ludzie ci się pakują do łóżka. To jest ciekawe. Dobra, przetopmy sobie to. Mamy niestety jednego paprykarza tylko. 62. I chyba sobie go wszamamy i podmienimy na grzyby. Moje obawy są takie, że nie jestem wystarczająco szybki. Ta mama wszystkich... Wow. Uderzyłem podłogę. Mama wszystkich slajmów była dość szybka. Cześć, Seplów. Ale spróbujemy. Co nam szkodzi? I w sumie możemy wyciągnąć ten fiber i możemy to łóżko wybudować. Skąd ja mam taką chrypę dzisiaj? W tej całej klimatyzacji w tych samolotach. To jest najgorsze miejsce na łóżko, ale spróbujmy. Śpię. Odzyskuję życie w łóżku. Okej. Co zresztą ma jutro miało być? No jest środa. Oj, Seplów, to już dni ci się, tak co? Mylą. Nie, już mu się mylą, proszę państwa. Dobra, idziemy na mamę. Spróbujemy tak, jak jest. Nie jestem bardzo zniszczony. Zero w strzelaniu, tak? To nam powiedzimy. No dobra. Co ty robisz? Ło, nie trafiłem grzyba. Grzyby odrastają. Okej. I slajmy również się wprowadzają.
Tu jest ciut za ciemno. O, nie przełączyłem sobie. Okej, to jest mamuśka. A, shit. Ten glut mnie... Pytanie jest, czy można... farmić glut? Nie. Wróćmy się, wybudujmy tą łopatę, którą miałem wybudować, bo chciałem przetestować teorię, że łopatą można ściągać... glut z podłogi. To jest moja teoria. Nie, tu się kraftuje... łopata. Chciałbym to jakoś trochę lepiej przeorganizować tutaj. O, żebym miał... mógł sobie zmieniać tutaj. Okej. Okay. Spróbujmy zebrać glut łopatą. On strzela właściwie sam z siebie. On ma magiczną amunicję z tego wynika. Gdzie jest nasza łopata? Nie. Moja teoria... Nope. Glut niestety ma być przeszkodą. Serio? To było takie mocne? Czy po prostu nie można tego... Gość był w środku jakiś. Friend czy foe? Friend czy foe? Friend czy foe? Friend czy foe? Wygląda na przyjaciela. Wiem, że zdrowie. Właśnie szkoda mi trochę tego. Mogę się dobić grzybami i powinno nam zacząć... Tak, tak się dobijemy. Dobra. Okej, okay, trzeba uważać tutaj jeszcze na poszczególne mniejsze i nie trafić naszego frena, ale... Fren! Można kupić, on jest sprzedawcą, można kupić koperek, można kupić skrapsy, można kupić slime i można kupić fiber. Nie wiem, czemu miałbym kupować ciebie, jak ja mam pełen plecak tego, ale cieszę się, że cię uratowałem. Jakbyś mógł nie spać w moim łóżku. To jest moje jedyne... To jest moja prośba. Dobra, koniec pieprzenia, czas zobaczyć, co jest w tej wielkiej, wspaniałej, olbrzymiej, cudownej. O, tu jest jeszcze grzyb. Hello. Mama slajmów się gdzieś przekopała do... I wypadło z ciebie co? Co to wypadło? To było chyba skrapsy były. Ale sexy skrzyneczka. Aż zostawiłem sobie, wiecie, to jest taka... Nie ruszaj. To jest na święta, wiesz? Mama by nam dała po łapach, gdybyśmy w domu próbowali tą skrzyneczkę. Zapomniałem, że grzybów nie można podnosić mieczem, ale można podnosić... Dobra, naprawdę koniec już... Chociaż nie jestem pełen. Ale zobaczmy, chociaż. Ile tu jest rzeczy? Jest pierścień. Jest... Gluczym, glumrzym, delfiąk, zmyny, slimes. Ty, to jest nam potrzebne do jednego z tych tam, z tych... To jest mi potrzebne. To mogę odłożyć. Pezancki kapelusz. To są slimy po prostu. Można ubrać w jeden pakiet.
Ja tą skrzynkę, ja zaraz po nią wrócę. Zaraz po nią wrócę. Podniecę się i tak zginiesz. Dlaczego mam zginąć? Nic nie zginę. Jest, wszystko jest pod kontrolą. Tak, przytopmy sobie Tintirintin. Jak szybko wraca życie, gdy się... Nie mogę spać, kiedy... To jest jedyny komunikat, którego nie chcesz dostać nigdy, kiedy kładziesz się do łóżka. Wyobraźcie sobie, że idziecie spać, kładziecie się, przykrywacie i dostajecie komunikat, że nie można spać, ponieważ w pobliżu są przeciwnicy. The fuck? Jacy przeciwnicy? Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Nie wiem, co powinienem robić. Mam tyle... Przede wszystkim pierścień wrzucić. I on nam da plus 7 do dodża. Melting Crystal Ring. Powinniśmy dać nasz necklace. Mamy plus 15 życia. Jest set, więc mamy większy damage z naszego flintlocka. Sweet agile friend with innocence is having been placed in a horrible room and the bearded character may move in. Czyli jak postawię to, to ten dziadzia się wprowadzi? Nie, wyrzuciłem to chyba po prostu, tak? Bo myślisz... Ta. Jeszcze raz, jak? Co? Jeffrey of Slam Essence is for... Place it in a habitable room. Okej, czy to musi być niehabitowalny... Niehabitowalny room, to jest po prostu, tak? Gra mnie obraża... Gra mnie obraziła, twierdząc, że ten room nie jest habitowalny. Stary amulet. Zobaczmy, gdzie był Glurge Eye. The Hive Mother. To z niego, tak? To tak? Nie, zabiłem. Ale Glurge był tu. Siup. Co to jest? Antyczny gemstone, mechanical part. Boże, oni chcą, żebym ja zbierał rzeczy. Czemu oni chcą, żebym ja zbierał rzeczy? Mam coś jeszcze do przetopienia? Nie. Ej, czyli ta gra to taka terraria? No to wygląda, że to jest jakiś miks terrariowy, tak. Miks terrariowy. Mam dwa pezańskie kapelusze, które nie mogą się stakować. Fiber, czyli włókna. Dobra, odłóżmy. Bo chciałbym jedną bombę spróbować. Jestem zaintrygowany, jak duże boom robi bomba. Also chciałbym się cofnąć po tą cudowną, wspaniałą skrzynię. Chodźmy. Przytopiłem wszystko. 6 tinów, potrzebuję 15, co znaczy, że potrzebuję, moja mantyka mówi, że 9 jeszcze. Możesz komu tosty, bo idę do kuchni robić. No ale to ja nie mogę. Ja bym chętnie, ale... Chyba, że zrobisz wegańskie tosty. Nie trafiłem. Dobra, zobaczmy, czy możemy ją... Bum, rozbite. Dobra, wróćmy się. I sprawdźmy teorię, że jak naprawiam kill off, to zabiera mi jedną sztabkę koperku. Obecnie mamy sztabek koperku 28. I... Skrapsami! Teraz widzę, że naprawia się skrapsami. Okej. Okay. Gdzie myśmy je dali? Skrapsy trzeba mieć na sobie. To są skrapsy. Pum. I skrapsy. A jak się robi reinforced? Co jest potrzebne? Jeden koperek, żeby reinforcenąć. Nie wiem, czy potrzebuję reinforcenąć kilofek, ale możemy sobie reinforcenąć 3 iron band, 2 skrapsy. To dużo. Ale za to plus 33 do ataku. Dobra, czat zamawia sobie tosty umaślanej.
Z czym? Z kiełbaską i serkiem. I z szyneczką. Dobra. Upgradujmy sobie nasz flintlock, bo to nam się na pewno przyda. Naprawmy miecz. Też nie wiadomo, czy nam się nie przyda. Na razie tu jest wszystko cac. Podoba mi się, że cały czas coś się dzieje. W sensie nie ma. Ta gra cały czas coś daje nam do roboty. Kup rzuci wegaństwo przez. Tak, jeżeli maślana nie przestanie mnie kusić tościkami, to może się źle skończyć. 274. 303. 280. Dobra, ty prawie dostałeś bułę. Okej, to nie był przeciwnik. Okej, czy nie mogę tego atakować? To wygląda jak coś. Skończyły mi się. Chopodnie mi się skończyły. Drewna jest mało. Być może trzeba będzie uważać na drewno. Pozbierajmy te rzeczy. Plus jeden do. Chciałbym mieć wędkę już, nie będę kłamał. Łowienie, lubię łowić w grach. Tutaj się kopię gdzieś. Zobaczmy, czy za slajmową mamą jest lepsze surowce. Plus jeden mining. New talent point available in mining. Czek, 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 czek. Bo ty mi gro już to mówiłaś. Ale. Tu jest drzewko rozwoju w każdej statystyce. Ja tego w ogóle nie klikałem. Mam 3 punkty przecież. Okej, czyli muszę mieć 5. Jest. Pociekło. Pociekło. Był kod brązowy. Endurance runner. 3 punkty plus less food. Warto inwestować, no. Kto wiedział, że jak się kliknie? Kto wiedział? Reset. Nie chcę reset. Czemu miałbym testować, jak tu się idzie i tak? A, bo można mieć. Potem można iść ścieżkami. Okej. Ta gra, powiem wam. Powiem wam, to miało być tak dla zabicia czasu. A tutaj. Tutaj się z tego robi konkretny tytuł. Podoba mnie się to na razie, co tutaj widzę. Ja wiedziałem, tylko nie pytałeś. To nie jest prawda. Nie jest prawda. W ogóle moje życie, moje jedzenie. Czemu ja tak mizernie wyglądam? Ale grzyb, to ty tak. Tak nie rób, ja jestem uzbrojony. Dobra, gdzie my. Jak ja mogę mapą? Okej, tak mogę mapą. To była mama slajmowa, a ja poszedłem tu wtedy. A teraz się próbuję przekopać tutaj. Może się potem wrócić. Tu było złoto. I ja mam mosty teraz. Tak, to jest. Czuję, że to jest lepszy pomysł. Tutaj na razie nie ma nic. Tu jest nudno. Ten pan sobie tutaj dalej chodzi. Tak jakby nigdy nic. Tak jakby tutaj nikt nie walczył z wielkim blobem. I tak jakby on z tego w bloba nie wypadł. Ani B, ani me, ani kukuryku. Już nie mówię o podziękowaniu. Kups zjedz knopersa. Nie mam knopersów, ale mogę się grzybami dobić. 20 grzybów. Nie jest wesoło z jedzeniem, jednak.
Zuza, jak tylko zobaczyła, że tutaj się je, to od razu uciekła ze streama. Próbuję mnie przekonać, że tutaj jest mnóstwo grzybów, ale zaczyna mi też brakować jedzenia. Ciekawe, czy można gotować tulipany. To jest co to jest? Tam jest drewno, powinienem się do tego dostać. To są grzyby. Nie, łapy niedźwiedzia. Ten niedźwiedź gdzieś tu jest, słuchajcie. Dobra, tu mamy drewno. Superancko, bo drewno nam się przyda na pewno. Jest papryka do paprykarza. Mosty. To była po prostu. Potrzebowaliśmy mosty. Może trzeba zacząć je sadzić. Tak, myślę, że w którymś momencie trzeba będzie zacząć bawić się w uprawę roli jak w Stardew Valley. Moje pytanie jest takie, jak rozbudowane jest farmerstwo w tej grze? Dobra, to pozbieraliśmy. Mip, mip. Tu są znowu ryby. To jest martwy grzyb, z którego wypada grzyb. Tam jest kolejny grzyb, który jest martwy. Czy grzyby w ogóle żyją? Myślicie, czy grzyby mają sny? To jest moje pytanie do was. Kurde, chciałbym wiedzieć, co wpada. Nie obraziłbym się, jak była lista cały czas rzeczy, które wpadają. Podnoszę masę rzeczy, mam pełen plecak. Z jakiegoś powodu te rzeczy się nie łączą ze sobą. A tu jest złoto? Nie, to nie było złoto. Muszę się wrócić. Położyć tą magiczną skrzynkę. Dobra. Tak, śnią o mechanicznej ściółce. No właśnie, tak myślałem. No bo o czym innym mogłyby grzyby śnić, jak nie o mechanicznej ściółce? Jak ja tu przyszedłem? Tędy, okej. Okay. Już wiem. Przedem tędy, po prostu on tu. Śnią tylko grzybki halucynogenne. Dobra, jesteśmy tu. Gdzie pierdykniemy, że tak się brzydko wyrażę, naszą piękną, wspaniałą, cudowną skrzynią? Wydaje mi się, że powinniśmy ją pierdyknąć. Skąd? Nie, to jest coś innego jeszcze. Nie, to jest to. Jesus. Tulipan w... papryka szczeciński mogę od razu zrobić. Right? Niech się zrobi. A tą skrzynię rypniemy. O, ona jest piękna. Trochę mi tutaj. Ją gdzieś tu postawię. Ło, sweet. Patrzcie, zielona mam. I patrzcie, ile tu można. Można cały posag księżniczki wsadzić. Powinienem topić koperek. Podnieść paprykarz i podnieść grzyby, bo to jest jedyne, co nas trzyma przy życiu obecnie. Zjeść dwa grzyby, żeby nam się naładowało życie. Tego się pozbyć musimy jeszcze. Puf, puf. I tu wsadzimy tą bombę. Czy to jest tulipan, który pasuje tu? Czemu to się nie łączy razem? Czemu ja muszę to... Antyczne gemstone'y były nam potrzebne do tych statuet. Okej, okay, gierka nie jest turbodroga, bo 46 zł, więc jak będziesz nagrać w gierki, wpisujemy tę grę do listy. Widziałem, że tam można grać razem chyba, nie? Widziałem, że było join game, więc myślałem, że ta gra ma online jakiś. Dobra, wracam. Wracam tam, gdzie byłem.
pozytywna recenzja tej gry. Krupnik to najlepszy chleb. Krupnik to najlepszy chleb. Ja chcę dojść tu. No, no, Jay, streamuję, no. Mefik cię próbował obudzić, ale powiedział, że miałeś ciężką noc w tym, w Tarkowie. Więc mówię, dobra, że zostawcie Jaya. Już nie dotykajcie go już. Łopata. Możemy wreszcie wypróbować, co jest pod X-em. Okej, zniszczyłem łopatę. Listek tylko. Tylko listek był. Złoto. Czy mogę odzyskać most? Mogę odzyskać most. Jestem cheap. Będę odzyskiwał most. Leaf fossil. Jakieś fosila, żem wykopał. Tu jest chyba jeszcze złoto. Right? Poink. Streść mi, co się działo. Dude, zabiliśmy bossa. Dzięki temu, że przyfarciło mi się i znalazłem chwilę wcześniej pistolet. Zastrzeliłem bossa z pistoletu. I miał dwie fazy. Czaisz? Myślisz sobie, że ta gra jest cute and all. Ten boss miał dwie fazy. Jezus, tutaj też jest trochę przeciwników i trochę grzybów, co mnie cieszy, bo mój zapas grzybów się bardzo szybko kurczy. Czy warto nadrabiać pierwsze półtorej godziny? Warto. Powiem wam, że ten pistolet jeszcze po upgrade'zie robi im straszne rzeczy. Straszne rzeczy im robi. Patrzcie, ile tu jest skrzynek, ile tu jest drewna, ile tu jest lutu. Slingshot 52-62 range, a mój robi 198-262. Ja czuję, że ja zepsułem grę. Łuk! 29. To w dalszym ciągu jest dużo mniej niż mój. Jestem znowu pełen przedmiotów. Tu jest tyle rzeczy. To jest koper. Tam jest grzyb, tam nic nie ma, ale podnieśmy drewno. Drewno jest super ważne. Zastrzelmy grzyba. Proszę, to sobie słyszę, że coś po prostu tam. Myślałem, czy ty widziałeś, ile miałeś zamówień? Na tosty? Miałeś masę zamówień. Z kiełbą, z szynką. Ludzie tutaj tosty zamawiali. Nie oddasz. No mówiłaś, kto chce tosty, bo idę robić tosty, więc poszły masowe zamówienia na tosty. Ja nie powinienem mieć takiej. Nie powinienem mieć takiej mocy na początku gry. Zepsułem grę, znajdując ten pistolet. Grzyby. Skrzynki z lutem, którego nie mogę już podnosić. To jest cenniejsze. Kurde, no wszystko jest cenne. Może nie piasek.
Ale te rzeczy chciałbym sobie zostawić. To na razie mogę wygrzmocić. To jest na pewno cenne. Sprzedaj dziadowi. Myślisz, że on takie rzeczy będzie przyjmie? W jakiej walucie skupuje dziad rzeczy? Tyle pytań. Ale flintlock to jest... Flintlock to jest flintlock. Trochę się przeładowuje. Ale jak... Jak uderzy to Inoros. Dobra, pozbieram tutaj jeszcze co mogę. Szybko. Czyli drewno. Dokładnie. Tu jeszcze są skrzynki. Srutututu. I musimy chyba się cofnąć do bazy. Ponieważ tu wygląda... Nie, to trzeba by obejść to lepiej. Ale to wszędzie jest miodek na tym, no, który nas spowalnia. Podnieśmy jeszcze ten koper. I wracamy do bazy. Hej, Hagal. Gdzie byłeś, Hagalu? Jak cię nie było? To było chyba złoto. Ale musimy tutaj się poprzetapiać. Tu jest jeszcze złoto. Plus jeden do biegania. Nice. I złoto. I... Odzysk mostu. Okej. Co robiłeś, Hagal, przez ten cały czas? Musisz nam opowiedzieć. Musimy wiedzieć! Musimy wiedzieć, co robiłeś. Treningi, dieta, spacery. Zrzuciłem z wagi 15 kilo. Nice! Nie próżnowałeś. Próżnowanie było... miało 0. Wcześniej próżnowanie miało 1, teraz próżnowanie miało 0. To jest żart. Nieważne. Nieważne. Nie przejmujcie się tym. Dziadzia. Zobaczmy, czy możemy dziadzi coś sprzedać. Jakbym schudła 15 kg, to bym miała wagę z początku liceum. Kto by tam chciał wracać do liceum, Maślana? Nie trafiłem go. Nie trafiłem go po raz drugi. To jest jakiś... szybki slime. Ciocia, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Jesteś bezpieczny? Czy mogę ci sprzedać to? Za 8... Co to jest za waluta? Ta waluta była, jak chciałem robić ten... reset umiejętności, to mi dawało to. Ale czekaj, dziadzia. Bo ja mogę ci właściwie sprzedać to używane. Czemu miałbym ci sprzedawać też 8? Antyczna moneta. No mówiłem, że to jest to. Turf nie. Nasionka 6. Okej, okay, co jeszcze skupisz ode mnie? To są rzeczy, które są tylko na sprzedaż, czuję. Tak, one mają to oznaczenie valuable. I ja miałem tam jeszcze rzeczy, czaszki, inne rzeczy. Waluta w aureolach. Blask, blask, blask. Grzyb z przyjemnością. Nikt mi nie mówi, że powinienem coś zjeść. Dziękuję. Przestaliście już, widzę. Przestało wam już zależeć na mnie. Nikomu już nie zależy. Niech umrze. Niech zdechnie. Kolejne pytanie jest takie. Czy można wrzucić bery?
i berry z grzybami. Co da berry z grzybami? Berry z grzybami, berry z grzybami. Tym, 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 tym. Berry z grzybami da nam pudding. 19 funt, 25 max health. 4,2 health recovery, a to daje 4,2 też. Pudding. Noise. Możemy zrobić paprykarz i pupping. To niech się topi, aczkolwiek wolałbym, żeby to się topiło. Turfowa ściana jest tutaj. Nie potrzebujecie. Tu. Tu. To jest na sprzedaż. To jest na sprzedaż. Pezański kapelusz, których mam dwa, są na sprzedaż. Lalki również są na sprzedaż. Zobaczymy, po ile chodzą lalki, jak myślicie? Przy obecnej durability 257 na 150. Jak można być wytrzymałość 257 na 150? Coś jest faki. Faki łaki. Creepy lalki. Po ile creepy lalki chodzą w obecnej... Jakby się szybko... gluty rozmnażacie. Jak to się dzieje, że wy tak się szybko rozmnażacie tutaj? Dajcie mi z dziadzią porozmawiać. Co robi ha? A on robi haha. On dźwięki wydaje. Czaszka. Okaryna czasu. Dwa pezańskie hełmy. 208! Jeszcze jak dorzucę. To już jest w ogóle 214. To już jest szaleństwo. Nikt nie powinien mieć takich pieniędzy przy sobie. Teraz mogę kupować ciebie, ale masz takie rzeczy, masz przyjacielu, które... Nie chcę ci źle doradzać, ale rzeczy, które sprzedajesz, dosłownie leżą na ziemi. Dosłownie. Widzisz ten slime, który podniosłem, który był na ziemi? Ty sprzedajesz go za 8 monet. W życiu tu nie wyżyjesz, człowieku. Jak ty będziesz chciał tak żyć. Chciałem jedno, no chciałem zobaczyć. Widzę, że wypada mnóstwo tych nasion. Poza tym czas nam się kończy. Nie zobaczymy nawet farmerstwa w tej grze. Czy powinienem mieć kasy na sobie? Czy powinienem trzymać pieniądze na sobie? To jest pytanie. 4. Potrzebuję jeszcze 5. No 5 tinsów jest potrzebne. Myślałem, że chociaż wybudujemy ten stół. A tu nic, no nic. Nie poddajmy się. Chodźmy. Za mamę, chodźmy. Nikt się nie kończy o 22. Niby nie, ale potem wiecie, trzeba pisać o ten nadgodziny. Raz Mike płaci, innym razem nie płaci. To jest zawsze, wiesz, użeranie się. Komu to jest potrzebne? Ja mam urlop. Tu się musi gdzieś świecić i tu muszą być... Tu muszą tinsy być. Tu gdzieś amelinium musi być w dużych ilościach. Ja tam ci w Echert wszystko klepnę. Ty mi klepniesz trufla, ja wiem. Ale to zawsze są problemy, zawsze. Potem jest sprawdzanie, czy to było potrzebne, żebym przedłużył. Czy mogą mniej zapłacić? Kto to potrzebuje? Komu to potrzebne? Dobra, grzyby sobie pozbierajmy. Bo grzyby wciąż są moją podstawową dietą. Myślelibyście, że po 2 godzinach gry będziemy już jeść tutaj tylko picki, ale nie, grzyby, ale miło jest, że jest ich dużo. Dajcie znak Zuzie, napiszcie Zuzie teraz na disco, że jest mnóstwo grzybów. Giant mushroom, proszę bardzo, 15 foot, 25 max health.
tosty czy kepsa? I tosty, i kepsy, wszystko byśmy już jedli. Picki. I burgiry. Jezus, ile tu jest grzybów. Tu jest grzyb na grzybie. A ja potrzebowałem 5 tinsów. Fajnie, że są grzyby. Cieszę się. Były mi potrzebne. Nie narzekam. Ale również potrzebowałem tinsy. Gdzie ja w ogóle się mogę teraz przekopać tu? Myślałem, że za mamą będzie już tylko tinsowo. Drewno zawsze potrzebne. Pytanie, czy mam nowe punkty do wydania? Tu mam, w bieganiu. Puf, jeszcze jeden i będziemy mogli rozwinąć. Tu jeszcze nie, on się świeci na żółto, już teraz zauważyłem, jak jest punkt. Aby cię zaraz Mario nie dorwał za zabijanie grzybów. Ale Mario sam... Mario to jest największy morderca grzybów w historii morderców grzybów. To czemu ja miałbym... Mógłbym z Mario jakiś team-up zrobić, co najwyżej. Czy tu się coś świeci? Gro. Teraz mogę jeść grzyby, jakby nie było jutra. Dobra, tu się gdzieś dokopałem. Wow! Hello! Range combat mi się zwiększył, ale także punkt? Nie, jeszcze jeden. Gdzie ja trafiłem? To jest koper. No nie uda się. Nie uda się tego stołu, nie uda się... Przez tinsy, co? Tinsy nas zablokują. Koper wypada tylko. No szlak by to trafił. Kolabo by mieli z Marianem, tak. Tu są tylko tulipany. Pytanie, czy można gotować z tulipanów? Czy gotowaliście coś kiedyś z tulipanów? Czy mieliście kiedyś przepis, który mówił kilo tulipanów? No, koper jest wszędzie. Ale amelinium nie. To jest amelinium. Prawda? Nie. To był gemstone? Gdzie? Nie wiem. Powinno pisać o czas, co wpada. Nie mam pojęcia, co ja zbieram. Trzeba zapytać jakieś Holendry. Tylko Holendrzy potrafią dobre rzeczy gotować, tak? Z tulipanów. No to ma sens. To ma sens. To też jest koper. Zbiorę, no co mam nie zebrać, ale... Ale gdzie jest amelinium w tej grze, no? Tulipany są tylko w wersji stan po spotkaniu tulipana. A, takie tulipany. Nie, takich to ja nie chcę. Takie nie są fajne tulipany. 10 minut. 5 amelinium potrzebuję. Czy się uda? Czy znajdzie 5 amelinium w 10 minut? Skoro w 2 godziny znalazł 10. Kto zrobi tę matematykę? Przestań się ograniczać czasem, czas nie istnieje. Czas to jest płaski okrąg, to jest prawda, ale... Ale wciąż okrąg. I w dalszym ciągu płaski. Drewno biorę. Drewno jest zaskakująco cennym surowcem. Dużej ilości piasku. Tam się coś świeci. Tu się coś ładnie świeci. Może się świecić, albo może się ładnie świecić. To są
są dwie statystyki świecenia. Oczywiście, że koper. Oczywiście, że koper. Spróbujmy to. Czemu to się nie chce? A, bo tu jest woda, kups. Tu jest woda. Ty patrz pod nogi. Chłopcze. What? Larva meat. 11 jedzenia, 2,5 health. Okej, wszedliśmy do jakiejś drugiej. O! Tu już są larwy. To już nie są slimesy. To są totalnie larwy. Wejśliśmy do... O! Shit! Aha, dzięki. W ogóle sobie nie postawiłem tej pochodni, żeby widzieć lepiej. Kochane larwy, czy wy macie tutaj tintirintin? Bo na razie wszystko, co tu widzę... Oh shit, jakie to są ściany grube. Clay wall, okej. Okay. Fajnie było, gdybyście mieli w tych grubych waszych ścianach tintirintin, ale nie widzę, żeby się to świeciło nawet. Jakie aktywności przy temperaturze 32 stopni polecacie? Szachy. Polecam szachy. Pokażcie mi, jak wygląda ta... Tu się zaczyna niebezpiecznie i ciągnie się już w tą stronę niebezpiecznie. Jakbym poszedł piaskiem w górę. Jay mówi pływanie. Pływanie też jest niezłą czynnością przy 32 stopniach. Ale trufla, czy ludzkie ciało nie powinno mieć 36,6? Przecież trochę niską temperaturę. Myślisz, że powinnaś robić jakieś rzeczy przy takiej niskiej temperaturze? Co? To jest wszędzie ryby. Wszędzie ryby. Zlew? Robić zlew przy 32 stopniach? Ja nie wiem. Nie wiem, czy się powinno robić zlew. Czyli Jay miał na myśli mycie nóg w zlewie. Okej. Zgubiliście mnie. Totalnie mnie zgubiliście. Dobra, gro. Daj mi tintirintin. Albo przynajmniej powiedz mi, gdzie jest tintirintin. Daj znak, że wiesz, gdzie jest tintirintin. Tu nic nie ma. Kurde, musiałbym się tam, ale musiał mieć lepszy kilo. Żeby mieć lepszy kilo, pewnie muszę mieć tintirintin. Weźmy się gdzieś tu na dół, może przekopmy. Nie widzę nic, żeby się świeciło. Kilo mi się trochę rozpada. Czas się kończy. Jak do dupy z taką pogodą na urlopie mogę anulować? Kto widział, żeby brać urlop na 32 stopnie? Jeszcze w pracy pewnie masz AC. To już jest w ogóle niepoważne, trufle. To był ten mega grzyb. Nie widzę nigdzie w tych ścianach, żeby się świeciły jakieś surowce. Tu jest znowu... To jest znowu rybka. A rybka lubi pływać. O, hello. Serio? Przyleciało na... Mhm. Rybka nie pływa. Tak, czytałem, że postanowiliście opróżnić wszystkie termometry. Mieliście tak wysoką temperaturę, że wszyscy w Polsce stwierdziliście pieprzyć te termometry. I wywaliście całą rtęć do Odry. Słyszałem o tym. Moje pytanie jest takie, gdzie jest tintirintin? Na razie nie potrzebuję rtęci.
przekopmy się tu. Musimy niestety iść się naprawić. I to obawiam się, że będzie koniec tej przygody. Wyczuwam dobre promki na Nordfishu. Puf, co my tu mamy? Tu możemy oddać klejmo. I larwamit będziemy jeść. Będziemy jeść larwamit. Ponieważ larwamit w połączeniu z grzybami da nam co? Co nam da larwamit w połączeniu z grzybami? To musi być dobre. To musi być dobre. Mięsko i grzyby to jest zawsze dobra kombinacja. Co dostaliśmy? Gooey mushroom soup. Nice. 22 foot. 19, 22, 4, 2, 6. Krytykale. Zupa grzybowa daje kryty. Now you know. Teraz wiecie. Gdzie jest ściana piaskowa Sandwall? Tutaj. Giant grzyb. To jest to. Turfowa ściana. Cyk. Tu się powinien dalej robić koperek. Po urodzinach. Oj. Był taki kacyk, że głowa boli. Przypomnijcie mi, co potrzebowało to. Slime Sorge. 78-84. 8 koper. 8 tin, 15 slime'ów. Nie wydam tin, ale ciekawe, że już mogę kupić to. Hive Mother Scanner. Mogę... To jest więcej mam? Więcej gormów devourerów? Ja mam 5 tych i 5 tych. Jak mógłbym mieć już skaner? Ale niestety, no... Wygląda na to, że gra nas trochę oszukała i... Chodźmy jeszcze na... Aha, naprawmy się przede wszystkim. To chciałem zrobić. Nie to. To. Cyk, cyk. Chadzia. Co ja zrobiłem? Oddawaj mnie mój... No. Sorry. Pytanie, czy to jest naprawialne? Nie, to jest całe. Ale co to jest ten fioletowy pasek w takim razie? Bo jeszcze jest to jakiś nie wiem co chcę powiedzieć nawet. Może być amunicja, masz rację. To chciałem powiedzieć. Że to te strzelane przedmioty mogą mieć faktycznie limit na amunicję. Tam jest dużo grzybów, zobaczmy tam. Blub. Hop. Czy ktoś tu widział koper? Proszę państwa. Co to jest? Jak się tu dostać do was? To jest grzyb. Daj mi się tu przekopać i daj mi plus 2 range attack speed. Okej. To chyba jest tylko pocisk leci szybciej, niekoniecznie przeładowanie jest szybsze. Tu jest klasycznie grzybowo. Tu jest papryka. A jak wszyscy wiemy, arbuz to nie papryka. Wow! Prawie mnie trafiłeś. Jest wesoło. Ale to niestety... Tu niestety nie widzę nigdzie. Tintirintin. Co oznacza, że... W dość smutny sposób zakończymy ten stream. Bez tintirintin. Przełączmy się w czacie.
Kończymy tutaj. Gra jest naprawdę fajna. Nie wiem, kiedy minęły 2 godziny. Nie wiem, kiedy minęły 2 godziny. Ale to były bardzo dobrze spędzone 2 godziny. Sepluf idzie spać. Ja jeszcze nie idę spać, ale będę uciekał. Przypomnę tylko, że w czwartek będziemy grać owieczkę. Zapraszam. Czy będzie grane? Tak, chyba jeszcze pogram. Pogram w to. Podoba mi się. Chcę zobaczyć, jak dalej wyglądają progres. Jak duża jest ta gra, bo ona jest dopiero w Early Accessie. Ma wersję, jak widzicie u góry, 0.4.3. Więc chcę zobaczyć, jak dużo jest gry w grze. A tym razem ja dziękuję wam za liczną obecność, Maślanej za tosty i widzimy się w czwartek. Pa, pa!